Runa pojawia się tutaj najczęściej. No zobaczcie, krzyż z taką odnogą. O! Krzyż maltański. Także pierwszy krzyż, który tutaj zauważyłem. A to jest sam kościół, do którego podążam po to, żeby wam pokazać właśnie kilka interesujących run, które zauważyłem podczas pierwszej krótkiej wizyty pod tym kościołem. Tutaj mamy ciekawą fontannę, także wykonana z tego rodzaju skały, piaskowca, przynajmniej tak mi się zdaje. W tym miejscu mamy nawet jakąś skamielinę. Się zastanawiam, czy jest to fragment jakiegoś zwierzęcia, czy jakiejś rośliny. Ok. Wracamy do kościoła. Jego okiennic. To właśnie głównie w tych okiennicach znajduje się wiele ciekawych run, ale to za chwileczkę będę wam pokazywał. Tutaj może najpierw zaczniemy od głównego wejścia i płaskorzeźby, jaka się na nim znajduje. No jak widzicie, jest to wszystko wykonane piaskowcu. Moim zdaniem jest to piaskowiec wieku karbońskiego. Dlaczego? Dlatego, że zauważam w nim wiele pozostałości po karbońskich roślinach. Kościelna wieża, którą wam w tej chwili pokazuję, pochodzi z XIII wieku i była początkowo wieżą obronną, ponieważ miasto Dorhan było warownią obronną, a w późniejszych latach została ona dołączona do głównego budynku kościoła, kościoła ewangelickiego. Tutaj możecie zobaczyć małą tabliczkę informującą. A tu jeszcze szybki rzut okiem na najbliższą okolicę tego kościoła. Ale ja przyjrzę się znakom, które wypatrzyłem, będąc tutaj za pierwszym razem. ...1898. Jedna z dat widniejących na tym kościele. Najstarsza datą, jaką znalazłem, która jest wzmiankowana właśnie przy tym kościele, to rok 1510. W tym roku najprawdopodobniej dokonano jednego z remontów tego kościoła. Kolejny remont, a właściwie renowacja, odbyła się w 1710
1941 roku, a tutaj odzywa się kościelna dzwonnica. Okej, ale przejdźmy do run. Nie znalazłem za bardzo jakichkolwiek informacji na temat tych znaków na tym kościele, co powoduje moje większe zaciekawienie tym tematem. A zobaczcie. Runy te znajdują się głównie w okiennicach tego kościołka. Jest tu ich naprawdę sporo. Próbowałem znaleźć na szybko jakieś informacje na ich temat, ale bez żadnego większego skutku. Jak widzicie, te runy różnią się od siebie. Jak widzicie, jest niezliczona ilość tych wszystkich znaków. Przed chwilą dowiedziałem się, że runy te najprawdopodobniej pochodzą z okresu remontu tego kościoła z roku 1510. Także są na tym kościele już od bardzo dawna, bo tak szczerze mówiąc, jest to okres ponad 500 lat, pół tysiąclecia. Bardzo ciekawa rzecz. Nie spodziewałbym się, że kościół, pod którym praktycznie mieszkam, bo aktualnie pomieszkuję w budynku, który się znajduje centralnie pod tym kościołem, może mieć taką ciekawą historię. Chociaż tak szczerze mówiąc, nie znalazłem wielu informacji na ten temat, ale same kamienie tutaj mówią same za siebie. Fragment murku wykonanego już z wapieni. Jest to najprawdopodobniej nowy mur. Chociaż jak widzicie, tutaj te górne płyty to także piaskowiec. Ok, my idziemy dalej. Tutaj mam kolejną runę, której wcześniej nie widziałem. Jest tutaj tego naprawdę dużo.
na różnych wysokościach. Bloczki umieszczone są tuż przy podłożu, w górnych partiach kościółka, w środkowych częściach. Bardzo ciekawy jest również ten zegar słoneczny, dobudowany tutaj w 1983 roku. Też ciekawa sprawa, a tak szczerze mówiąc obiekty tego typu zawsze budziły we mnie jakąś tam ciekawość. Przejdziemy się jeszcze wokół reszty tego kościołka i wyszukamy pozostałe runy. Tutaj zauważyłem kolejną datę. Jest to bodajże rok 1907. Tutaj jakaś kolejna płaskorzeźba przedstawiająca prawdopodobnie jakiś kielich paschalny. Na każdym filarze i w każdej okiennicy znajdują się te runy. Nie są to typowe runy, które były wykorzystywane w krajach skandynawskich i nie tylko. Ja bym je nazwał bardziej jakimiś runami kościelnymi. Może zaprezentuję wam jeszcze wnętrze kościółka. Ta okrągła okiennica jest najładniejsza. Zobaczcie, jak ładnie wykonano. No i cóż, kościół obeszłem praktycznie z każdej strony, do której można było tutaj wejść. Poleciał sobie jakiś gołąbek. I kolejna ciekawostka należąca do tego kościoła. Jest to stara płyta. Gdzieś zdaje mi się, że znalazłem jej zdjęcie w internecie. Nie sądziłem, że uda mi się do niej dojść. No i zobaczcie, tutaj z tego, co wyczytałem, jest to mieszanina łaciny i właśnie napisów, czy liter, czy znaków runicznych. Ktoś to tutaj badał, ale w tej chwili jest ona praktycznie nieczytelna, a szkoda. Thank you.
I raz jeszcze kościołek w całej okazałości. Troszeczkę innego miejsca. Stąd także można dojrzeć kilka szczegółów, które nie były widoczne z tych bliskich odległości. Zobaczcie, tutaj także są jakieś ciekawe okiennice z jakimś podpiwniczeniem wykonane i z łapienia, i właśnie z tych starych bloków piaskowca. A urządzają się tutaj śmietniska co niektórzy. Naprawdę interesujące miejsce i polecam wszystkim, którzy lubią zabytki, stare budownictwo. Mam i kolejny herb z jakimś napisem i z datą najprawdopodobniej. Okej, pozdrawiam wszystkich z tego miejsca, wszystkich, którzy zaglądają na mój kanał. Tutaj raz jeszcze chciałbym wam zaprezentować fragment tego prawdopodobnie 13-wiecznego obmurowania wraz z wieżą kościoła, która właśnie w XIII wieku pełniła tutaj rolę wieży obronnej.